Cześć, chciałabym Wam dzisiaj przedstawić najnowszą kolekcję marki Maybelline New York. Kolekcję sygnowaną nazwiskiem, a w zasadzie stworzoną i przez supermodelkę Gigi Hadid. Gigi Hadid to jest, myślę, że śmiało można powiedzieć, najpopularniejsza modelka w tym momencie na świecie. I przy współpracy właśnie z marką Maybelline New York powstała dedykowana przez nią kolekcja ekskluzywna, tak jest określona przez samego producenta. I w skład tej serii znajduje się kilka naprawdę bardzo fajnych perełek. Rozpocznę prezentację dla Was od pierwszego produktu, którego w zasadzie możemy używać przy wykonywaniu makijażu. Jest to baza Tinge Primer, która występuje w dwóch kolorystykach, Light Medium i Medium Deep. Ten produkt, myślę, budzi najwięcej kontrowersji, jeśli chodzi o całą tą serię, ponieważ pomimo tego swojego określenia kolorystycznego, Light Medium, najjaśniejszy kolor, zdecydowanie odbiega od Lighta i nie każda, szczególnie dziewczyna, szczególnie o jasnej karnacji, czyli większość Europejek, jak i jasnych Amerykanek, może z tego produktu po prostu nie skorzystać. Powiedzmy sobie, jak tutaj określić ten produkt. Jest to baza koloryzująca, która po wyciśnięciu wygląda naprawdę ekstremalnie ciemno. W zasadzie mogłaby służyć do ocieplenia twarzy, czy też do jakiegoś konturingu, jeśli kolor by Wam przypasował. Ale ona wraz z roztarciem ogólnie troszeczkę rozjaśnia się. Dla mnie jednak ten produkt mimo wszystko jest za ciemny, dlatego ja dzisiaj nie będę go Wam przedstawiać. Pierwsze odczucia, jeśli chodzi o produkt. Produkt przyjemnie zastygł na skórze. Skóra jest wygładzona, taka jedwabista mi się wydaje. Wykończenie satynowe, nawet jeśli chciałbyście ten produkt używać samodzielnie jako zamiennik podkładu, to również jak najbardziej się daje, bo takie, jest taka możliwość, ponieważ jest to produkt właśnie koloryzujący. I no naprawdę fajnie po roztarciu, gdyby nie ta kolorystyka, także u mnie odpada. Kolejne dwa produkty, Strobing Liquid, występujące w, tak jak już wspomniałam, w dwóch kolorach, Strobing Liquid GG08 Iridescence i odcień GG21 Gold. Jasny kolor, czyli ten Iridescence, to jest to odcień. Po wyciśnięciu prezentuje się jako biały kolor, ale on mieni się i opalizuje na złoto-różowy i gold oczywiście będzie goldem. Wydający się na dosyć ciemny po otwarciu, ale oczywiście poprzez roztarcie on się rozjaśnia. Naprawdę bardzo ciekawie się prezentuje złoto-brzoskwiniowy, tak bym określiła tą kolorystykę. I te produkty, te strobingi w zasadzie możemy używać na kilka sposobów. Na pewno może być także nałożony na całą twarz jako baza, jako primer. Może być zmieszany z podkładem, aby uzyskać fajny, lżejszy i przede wszystkim taki podkład glow. Ale także rewelacyjnie będzie nadawać się jako typowo płynny rozświetlacz do rozświetlenia szczytu kości policzkowych, łuku brwiowego, czy też noska. Dosyć szybko zastyga, takie moje tutaj pierwsze odczucie, dlatego na pewno trzeba będzie z nim intensywnie i szybko pracować. Kolejne produkty. Najciekawsze moim tutaj skromnym zdaniem paletki z serii Eye Contour Palette, które opakowane są dodatkowo taką fajną, tekturową, holograficzną nakładkę. W ogóle to, co charakteryzuje całą tą serię, to jest bardzo subtelna kolorystyka. Tak się prezentują matki, zaraz Wam jeszcze pokażę beżu. Oczywiście te produkty całkowicie odmiennie prezentują się od produktów Maybelline ze standardowej oferty. W zasadzie można, gdyby nie wiedzieć tego, nie być świadomym, co to jest za marka, śmiało można by stwierdzić, że to jest całkowicie odmienny producent. Tak się przedstawiają te paletki, tak z zewnątrz wyglądające holograficzne, serii Eye Contour i podobnie mamy podział na kolorystykę ciepłą oraz chłodną. Warm Palette to jest mój zdecydowany ulubieniec. Paletka idealna do makijażu dziennego, jak i w zasadzie wieczorowego.
do wykonturowania kształtu oczu i w tej paletce zawierają się tylko i wyłącznie cienie matowe, bardzo mocno napigmentowane, jeden z moich ulubionych kolorów. Świetna kolorystyka i dla kogoś, kto lubi ciepłą pigmentację, to jest po prostu bajka. Ja korzystam z każdego cienia, ale mój miłośnik to jest ten kamelowy oraz odcień brzoskwiniowy. Naprawdę bardzo dobra jakość. To nie jest standardowa jakość Maybellina. Śmiało mogę określić, że jest znacznie, znacznie wyższa. Cienie te troszeczkę osypują się, troszeczkę. Ale pigmentacja jest naprawdę super. Także wiadomo, musimy być ostrożni przy nabieraniu dużej ilości, aby lekko się nie osypały. Tak przedstawia się kolorystyka chłodna. No to totalnie nie jest moja bajka, nie moje kolory, ale pigmentacja jak najbardziej. O Jezu, jaki czarny ten czarny. Bardzo intensywna pigmentacja. Naprawdę funky. Super napigmentowanych cieni, będą zadowolone z tej kolekcji. Kolejne dwie palety, Eyeshadow Palette, po prostu, które zawierają 6 odcieni. Oczywiście ciepła kolekcja, warm oraz cool. Kolory bardzo nawiązują do tych wcześniejszych palet, do palet do konturowania. Rozpocznę od ciepłych. I w tej palecie kryją się zarówno cienie matowe, jak w zasadzie tak też satynowe, jak i metaliczne, śmiało mogę je określić. Te trzy piękne metaliczne kolory, ten złoty GeForce, złoto-miedziany, po prostu bajka. Zresztą wszystkie kolory. Ja tą paletkę już ubóstwiam, maluję się nią od kilku dni codziennie, od kiedy je tylko chwyciłam swoje szpony. Zestawienie cool. Na pewno będzie przeze mnie więcej wykorzystane niż paletka chłodna ogólnie do konturowania oka. W tej kolekcji jest przepiękny ten cień złoty. Nie będzie go widać, świetny. Także w zasadzie do rozświetlenia twarzy, do zastosowania jako rozświetlacz. Ten kolor też jest przepiękny, Magic. Mam go również dzisiaj na oku. I ten róż, no po prostu coś cudownego. Bardzo dobre jakościowo też cienie, tak jak już wspomniałam, świetnie napigmentowane. Pozostałe produkty do oczu. Dwie kredki, żelowe linery oraz jeden liner w pisaku. Czarna kredka. Po prostu jest to bajka. Delikatnie wystarczy przyłożyć do dłoni i tak samo to jest zachowane na oku. Zresztą mam oczy dzisiaj podkreślone tą kredką. Smolista czerń. Bardzo delikatnie przykładamy i od razu mamy intensywną kreskę. Zobaczymy, jak będzie pod kątem rozmazywania się, bo dzisiaj w zasadzie mam pierwszy raz na oku. Wczoraj byłam pomalowana odcieniem nude i podobnie to, co charakteryzuje ogólnie te kredki to są kredki bardzo miękkie i też super napigmentowane. Odcień nude nie jest matowy, tego tutaj teraz nie widać. On jest odcieniem takim delikatnym perłowym, ale świetnie się nadaje oczywiście do linii wodnej czy też do miejsca pod brwią. Pisak, eyeliner w pisaku, bardzo elastyczna, giętka końcóweczka, którą wyrosujemy każdą linię, również tą Sharp, i myślę, że to też będzie hit, jeśli chodzi o Maybelline. Sprawdzę jeszcze tylko, jak będzie z rozmazywaniem. Myślę, że dosyć długo także wytrzyma. Ostatnie produkty, a nie, jeszcze jeden produkt do oczu. W zasadzie są dwa tusze sygnowane przez Gigi Hadid. Pierwszy tusz, zmienione opakowanie, ale to jest tusz Lash Sensational. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać tusz Fiber, czyli tusz, który zawiera oprócz tradycyjnego środka, zawiera także włókna zwiększające objętość rzęs. Szczoteczka tradycyjna, tak bym ją określiła. Nie silikonowa, ale z włóknami tradycyjnymi. Ale z drugiej strony tuszu, tak jak już wspomniałam, znajdują się ponownie, użyję słowa włókna, czyli takie delikatne kreseczki, tak je powiem w skrócie,
którymi zwiększyć objętość rzęs, należy najpierw pomalować, wytuszować rzęsy standardowo tuszem, delikatnie chwilkę dosłownie odczekać, przyłożyć na wilgotne jeszcze rzęsy włókna, czyli normalnie też wytuszować i po raz kolejny dołożyć warstwę tuszu. Efekt murowany. Ja dzisiaj mam zresztą tym produktem wytuszowane rzęsy. Na ostatek chciałabym Wam zaprezentować pomadki. Jest 6 pomadek sygnowanych przez Gigi Hadid oraz 6 konturówek, które są w zasadzie odpowiednikami kolorystycznymi do pomadek. Czyli w serii chłodnej mamy pomadki typowo nudziakowe, 3 kolory. I tym 3 kolorom pomadek sygnowane są 3 konturówki, które idealnie, tak jak już wspomniałam, współgrają kolorystycznie, zresztą mają te same nazwy: Erin, MCC Call oraz Taura. Podobnie jest z pomadkami Austin, Kair oraz Lani. To są 3 kolory pomadek. I tak przedstawiają się konturówki. Idealnie dobrane właśnie pod pomadkę. Dedykowane stricte tej serii. Mam nadzieję, że produkty Gigi Hadid przypadną Wam do gustu tak samo jak mi. Ja co po niektórymi produktami naprawdę jestem bardzo czarowana i myślę, że chociażby paletki z cieniami na stałe zagoszczą w mojej kosmetyczce, jak i czarna kredka i eyeliner w pisaku. Jeśli Wam się filmik podobał, to nie zapomnijcie proszę o kciuku, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam Was na stronę ladymakeup.pl, gdzie możecie kupić właśnie tę ekskluzywną kolekcję Gigi Hadid dla Maybelline New York. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.